Dzień dobry, zima nas odwiedziła. Ja właśnie wracam z Żabki. Mam tutaj zakupy na śniadanie. To jest właśnie genialne w mieście, że macie, wiecie, sklepy po prostu cały czas obok siebie i wszystko kupujecie na bieżąco w końcu. I tak, odprowadziłam Nadusię do przedszkola, a ja dzisiaj mam, słuchajcie, wolne, dlatego że mam do załatwienia dwie bardzo ważne sprawy. No i generalnie, wiecie, po pracy już bym się z tym nie wyrobiła, nie byłoby szans. Także dzisiaj dzień wolny, zapraszam. Mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną czas. A kto ze mną robi śniadanko? Co za reniferek? Zobaczcie, przylepka. Jak się jest w domu, a nie ma Nadusi, to nie odstępuje na krok. Tak? Bibi, pokaż się tu. Słodziaku nas, piękny. Śniadanko gotowe, mało insta-friendly, słuchajcie, ale takie najlepsze. Jajecznica z pomidorami, z czerwoną cebulą, bułeczka i zimowa herbata, imbir, cytryna, pigwa. Niestety skończyły mi się pomarańcze, także przeoczyłam, będę musiała koniecznie kupić. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze moją miksturę na buty, w sensie do czyszczenia butów, a więc tak, mam tu sodę oczyszczoną. Trochę płynu do naczyń, może być też mydło w płynie, obojętnie co tam macie. I moi drodzy, troszkę wody. Potem mieszamy. To ma być taka gęsta papka. Nie wiecie, nie za rzadka. I szczoteczką taką. Zaraz Wam pokażę zresztą jaką. Taką, do, nie wiem, do paznokci ja na nią mówię. Będziemy sobie czyścić buciochy. I które buty ja czyszczę? No przede wszystkim dzisiaj te beżowe, bo one się tak brudzą tak szybko i tak mocno, że to jest dramat. O, i zobaczcie, taką gęstą papką będziemy myć nasze buty, w zasadzie je szorować. O, i tak wygląda ta szczoteczka. Nakładam, słuchajcie, trochę tej papki bezpośrednio na nią i szoruję buty. I zobaczcie, tak wyglądają. One tutaj, no w wannie cały proceder, wiadomo. Tutaj z tyłu, o, strasznie ta guma, wiecie, łapie każdy brud, tutaj też gdzieś po boku, natomiast no, po tej skórze tą szczoteczką nie jadę, tylko po tej podeszwie gumowej, no bo tutaj to błoto, to jakby wiecie, to wodą samą też zejdzie. O, zobaczcie, no tragedia, tragedia, także trzeba już się za to wziąć i pokażę Wam efekt końcowy. I voilà, zobaczcie, podeszwa zupełnie inaczej wygląda. No tutaj tył najgorzej jest zawsze doczyścić, bo najbardziej obrywa, no niemniej i tak jest, słuchajcie, sztosik. Także polecam Wam ten patent. Można czyścić Adidasy, Trumpki, Conversa. No generalnie wszystkie takie buty i powierzchnie może butów, o, które nie są z prawdziwej skóry, żeby po prostu jej nie zniszczyć. I dzisiaj obiad na szybkości, czyli spaghetti z pomidorkami koktajlowymi. Wow, tu paruje, ale o, zobaczcie, tutaj mam już te pomidorki z czosnkiem. Niestety nie było pietruszki w sklepie, także czekajcie, odparujemy. O, także będzie dzisiaj bez pietruszki i zobaczcie, tak się nazywa ten przepis w Thermomixie. Ale słuchajcie, ja makaron gotuję sobie normalnie w garnku osobno, bo mnie tak denerwuje, jak on się wkręca w te noże i ciężko go wyjąć, więc makaron nastawiam sobie obok osobno i będzie szybki obiad. No i dobra, kochani, czekamy na makaron. I teraz tak szybciutko chciałam Wam powiedzieć. Dzisiaj załatwiłam dwie najważniejsze dosłownie sprawy w moim życiu aktualnie. Pierwsza z nich to coś, co nagram Wam już w kolejnym filmie. To będzie, słuchajcie, petarda, to będzie wow, to będzie wow, ale o tym nie teraz. Tak jak mówię, to będzie kolejny film, słuchajcie, na ten temat, poświęcony jakby całkowity. Natomiast ta druga ważna sprawa to, słuchajcie, odwiedziłam dzisiaj moją kancelarię adwokacką i tam odbierałam dokumenty, czyli jakby wiecie, wszystko mam już na piśmie, to co było, to co się wydarzyło i wyrok i tak dalej, więc to odbierałam i ja, słuchajcie, czułam taką ogromną też potrzebę, żeby podziękować mecenasowi, podziękować też pani, która tam pracuje, za to, co dla mnie zrobili, za to, jak byli empatyczni, cudowni, wyrozumiali, naprawdę, słuchajcie, nie właśnie takie czysto prawnicze, wiecie, podejście, jakby wiecie, bo kolejna osoba, dla nich to takie historie życiowe nasze są
nieraz mało zaskakujące, bo wiele rozpraw przeprowadzili, wiele słyszeli, wiele widzieli. Dlatego właśnie, wiecie, nie takie podejście, że no dobra, kolejny rozwód do odhaczenia, pach i już, tylko tak ludzko, bardzo ludzko. No i uznałam, że nie, to nie może się tak skończyć, ta nasza właśnie tutaj historia i współpraca, że ja muszę właśnie dodatkowo jeszcze podziękować, dlatego kupiłam takie te, widzieliście, przepiękne też kosze, drobny upominek, ale naprawdę myślę, że bardzo, bardzo miły. No i to też chyba tak dla każdego jest sympatycznie, jak właśnie za swoją pracę i za swoją empatię oraz takie dobro, no właśnie jest wynagrodzony czymś tam jeszcze, jakby nie tylko tym, na co się, prawda, umówiliśmy i tutaj w grę wchodzą czyste po prostu pieniądze, tylko takie gesty, to zawsze jest coś miłego. Dlatego, kochani, to już też odhaczone. No i jaki plan na dzisiejszy dalszy dzień? No właśnie, nagram Wam ten film Petardę po południu, ale jeszcze słuchajcie tak, odbiorę Nadusię z przedszkola, zje sobie obiad i później polecimy do Sinsay. Chcę kupić nam nowe zimowe kurtki, mamy co prawda jakieś, natomiast ja słuchajcie, byłam w Zarze, w H&M-ie i ja nic ciekawego nie widziałam, nie wiem, jakoś tak ten Sinsay przyszedł mi teraz do głowy, być może tam coś fajnego znajdę, obok jest też Half Price, więc i tu sobie podejdę i sprawdzę. I będę chciała, słuchajcie, sporo takich rzeczy właśnie jakichś takich kurtkowych i w ogóle ciuchowych znowu wystawić na Vinted, moich tym razem. Na Dusi rzeczy ostatnio wystawiałam. Tam jeszcze zdaje się została, słuchajcie, na Vinted taka paka ciuszków. Takie jakieś no-name'y, H&M'y, jakieś takie, wiecie, marki tego typu, dlatego że na przykład jakieś rzeczy newbie, które mam, czy jakichś takich fajniejszych marek, no to ja sprzedaję każdą rzecz osobno, a tutaj wiecie, jak są takie no-name'y powiedzmy, czy są to właśnie takie zwykłe sieciówkowe rzeczy, no to wolę to wystawić w jednej paczce, no i tam jeszcze zdaje się taka paka ciuchów jest. Zawsze Wam daję też adres mojego Vinted, w zasadzie mój login, nie wiem jak to powiedzieć, nick, o, mój nick, jak się nazywam na Vinted, pod spodem, pod filmem, dlatego tam sobie zerknijcie, możecie zaobserwować tam mój profil, wówczas w momencie, kiedy dodam coś, będzie Wam tam wyskakiwała ta informacja. Ja też, tak jak Wam mówiłam, ja tam pomagam sprzedawać rzeczy też mojej rodzinie, mojej przyjaciółce, więc tam jest ogrom rzeczy, można sobie wybierać, przebierać, może akurat ktoś znajdzie coś dla siebie, a my po prostu, wiecie, pozbędziemy się niektórych rzeczy, które nam już nie służą. No i tyle, Także ja też planuję takie czystki w swojej szafie, natomiast nie wiem kiedy. Myślałam, że dzisiaj z racji tego dnia wolnego ogarnę, ale nie ogarnę, bo już, słuchajcie, jest po 12, zanim zjem i tak dalej. A nie chcę tego robić tak, wiecie, na łapu-capu, byle jak. Chyba że dzisiaj jeszcze zdążę sobie tylko te rzeczy odłożyć, wiecie? Odłożyć i później gdzieś tam w międzyczasie sfotografować już jakby innego dnia. Chociaż jak wracam z pracy, to już jest ciemno, więc też te zdjęcia nie wychodzą jak należy, ale wiecie, przyjdzie weekend i może wtedy. No, także kochani, no, ogarniemy, ogarniemy. No i właśnie, i tak zrobiłam sobie, wiecie, troszeczkę taki przegląd, jeśli chodzi o buty, no to mam, jest ok, w sumie nie muszę nic nowego dokupować, ale jeśli chodzi o kurtki, to moje takie futerko beżowe, które Wam się tak podoba, słuchajcie, ja mam je już chyba trzeci czy czwarty rok, bardzo długo je mam i ono już naprawdę nie wygląda też najlepiej i tak żal mi strasznie go, bo jest cudowne, ale no już widzę, że czas najwyższy się z nim będzie powolutku rozstawać, więc też na to miejsce chciałabym coś fajnego. Mierzyłam ostatnio w Zarze dwa takie futerka, ale one były strasznie, strasznie krótkie, więc też tak średnio, wiecie, mi się to podobało. To jednak jest znacznie, znacznie dłuższe, więc idealne, nawet jak jest właśnie śnieg na zewnątrz, tak jak dzisiaj, no bo przepięknie grzeje. No, ale dobra, to słuchajcie, futerko, kożuszek, chodzi mi o ten kożuszek, już w tej euforii, słuchajcie, sama nie wiem, co mówię. Dobra, ja się, kochani, biorę za ogarnianie tutaj dalej. I widzimy się na pewno za chwileczkę, pewnie już w Sinsay, albo z Nadusią. Zobaczymy. Dzień dobry! Mi się tam rusza. Ząbek ci się rusza w końcu, tak? Tyle Nadusia czekała, ma tak mocne ząbki. Nie jeden ząbek. A ile? Trzy zęby. Trzy zęby? Bo jeszcze na górze. Jak byłaś mała, rosły ci po 3-4, to teraz tak będą wypadać po 3-4. Jesteśmy już i na kogo my czekamy? Babę! Na babcie, babcia na z nami, babę. Słuchajcie, babcia z nami nie popuściła, tak? Okazji. Babka! Jedziemy! Nie mów tak! Babki nie mów tak!
Babciusia, tak? Babcia sprawy. Ale ty jesteś łobuz. No, także kochani, powiedziałam do mamy, że po zakupach wpadniemy na herbatkę, a babcia stwierdziła, jadę z wami. A co? It was the night before Christmas. I was closing. Jestem, moi drodzy, w Half Price i wybrałam sobie trzy kurteczki, takie wiecie, zimowe już, do zmierzenia. Pierwsza taka oto, z DKNY. Może pokażę wam też ceny, żebyście widzieli. Druga z New Balance'a i ta, nie ukrywam, podoba mi się póki co najbardziej. Jest też długa, ale zobaczymy, jak będzie leżała. I trzecia, nie wiem, co to jest, słuchajcie, jakiś no-name totalny. O, ale przepiękny ma kolor. Zobaczymy. I tyle, o, to kosztuje. I jeszcze, słuchajcie, tak pomyślałam, bo jedziemy w góry na święta. I zobaczcie, 140 zł, takie fajne traperki z Wranglera. Też sobie zmierzę, zobaczę. Oczywiście moonbootsy jak najbardziej, ale te będą takie, wiecie, mniej się ślizgały zdecydowanie po śniegu. Także zaraz pomierzymy. A to ja i moja wielka torba z Sinsay. No i na pierwszy ogień ta, która mi się spodobała najbardziej, czyli z New Balance'a. Powiem wam szczerze, ma przefajny materiał. On jest taki matowy. O, zobaczcie. I to jest w ogóle XS-ka. Przecieka szeroka. Pięknie wygląda. Bardzo mi się podoba. Tutaj ogromniasty kaptur. O, fajowa. Powiem wam, że fajowa. O, teraz mnie widać, bo coś ciemno było. Ta też fajowa, słuchajcie. Tylko tutaj nie przekonuje mnie jej długość. No, hello, światło. Zobaczcie, ona nawet tyłka nie zakrywa. Generalnie wygląda przepięknie. Tutaj taliowana. Ale ja muszę mieć właśnie taki skafander, jak ta przed chwilą z New Balance'a. Natomiast, no mówię, ta przepiękna, ale zdecydowanie nie na takie wyjazdy w góry, wiecie, gdzie będzie mocno, mocno zimno. Jest przepiękna, ale za krótka. Jeszcze tak wam pokażę w całości. Światło. I ta najtańsza propozycja, to już widzę, że to jest dramat. Przypuszczam, że ten materiał będzie się też mocno, słuchajcie, kulkował, mechacił, bo to nie jest śliskie, to jest jakieś takie dziwne. Włosy mi się tak elektryzują od tych kurtek, także chyba, słuchajcie, ta z New Balance'a wygrywa to zestawienie. I chyba wróci ze mną do domu, bo potrzebuje takiej porządnej, fajnej kurtki. A to nie, dramat. No i te buciki, powiem wam, fajowe i bardzo wygodne. Chyba też wrócą ze mną. Ale słuchajcie, dzisiaj popłynę. Słuchajcie, zakupy zrobione, ale chyba wam pokażę już w kolejnym vlogu. Natomiast chciałam wam powiedzieć, że kurtkę, na którą się zdecydowałam, to ta z New Balance? New Balance, czyli ta długa. I kochani, ona, słuchajcie, razem z butami weszła mi na Paragon i pani mi zrobiła 10% rabatu dla nowego klubowicza, nie wiem, jakoś tak. Więc w sumie zaoszczędziłam, moi drodzy, 70 zł, 84 nawet, o, proszę bardzo. Także, no, sporo, ale kurtka będzie już porządna. Tutaj, słuchajcie, Nadeńka wybrała takiego skrzata z babcią, tak? Jasna sprawa. Także, kochani, mamy tu skrzata i no właśnie, to, czym się zajmuje Nadusia, to jest olbrzymia paczka. Od kogo ta paczka? Od cioci Angeliki. Od cioci Angeliki z Warszawy. Dajemy oczywiście tutaj link do kanału, nie szkodzi. Link do kanału cioci i tutaj, słuchajcie, są jakieś bajery, a mianowicie, tak, a mianowicie kalendarz. Wiesz co, Rybcia? Zamiast tego tak przewalać, mama ci tu poobcina i tylko stretch. O właśnie, ten stretch trzeba tutaj na Duniu. Tu zasłoniłam nasz ten paczkomat. Dobra, pomogę Nadusi i zobaczymy, co jest wewnątrz. Cała ciocia, tyle wszystkiego, słuchajcie, nawet knopersiki tu mamy. No nie wytrzymam i jest... Mama, pociągnij, bo tu już widzę złote cyfry. Ty już widzisz złote cyfry?
No to ty dwa dni musisz czekać, rybko, tak? Jaki piękny! Możesz tworzyć pierwszy. No gdzie? Przecież nie jest jeszcze 1 grudnia. Wow! Nie otwieraj, nie oszukuj! Patrzcie, no to będziemy na Instagramie chyba codziennie pokazywać twoim otwieram widzom. No to będzie oszustwo, Nadeńko, bo dzisiaj jest jeszcze listopad. Ale idziemy robić miejsce na twoim biureczku, tak? A w ogóle ty masz stylówę dzisiaj świąteczną, tak? Pokaż wszystkim, nawet skarpetki, słuchajcie. O, koperta. Tak, bo to jest taka instrukcja do tego kalendarza, także wszystko sobie poczytamy, koteńku. No i co? Dziękujemy widzom za oglądanie. I kochani, ogromne podziękowania tutaj z tego miejsca, nie tylko dla cioci Angeliki, ale również dla pani Beaty oraz jej córki Julci, bo słuchajcie, te trzy wspaniałe kobietki właśnie taki piękny oto kalendarz stworzyły. Tutaj są jakieś przepiękne upominki, jakieś zadanka do wykonania dla Nadusi, więc naprawdę z całego serduszka dziękujemy jeszcze raz cioci Angelice, cioci w zasadzie Beatce oraz Juleczce i naprawdę, słuchajcie. Jest 1 grudnia. Tak, jutro już otwieramy, Bibi już też tutaj z nami. Dziękujemy wam też, kochani, za dzisiaj, za oglądanie. Trzymajcie się. Pa! In my little prison shop.